Polityka, sprawy społeczne i trochę sportu. Sprawdźmy wspólnie, czym dziś żyło nasze miasto. Michał Kaczmarek, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Z kim do wyborów pójdzie Małgorzata Jacynawidz? Konsekwencje zmian na ulicy Jagiellońskiej. Czy woda z kranu nadaje się do picia? Za 2,5 miesiąca odbędą się wybory samorządowe. Początek września to czas, gdy sztaby wyborcze organizują sobie pracę, a wszystko zaczyna się od rejestracji komitetów. Wiadomo już, że listy do Rady Miasta wystawi radna Małgorzata Jacynawidz i prezydent Piotr Trzystek. Nadal swojego kandydata na prezydenta nie ma za to Platforma Obywatelska. Najpierw komitet prezydenta Piotra Trzystka, a teraz komitet radnej Małgorzaty Jacynawidz. Tendencja jest więc taka, że w tych wyborach samorządowych bardziej niż wielkie partie liczą się kandydaci niezależni. Radna zapowiada ostrą walkę na argumenty zarówno w kontekście wyborów prezydenckich, jak i tych do Rady Miasta. To jest komitet, który powstał po to, aby wystartować zarówno na prezydenta Szczecina, jak i do Rady Miasta Szczecin, aby wystawić całą reprezentację do Rady Miasta Szczecin. Miejmy nadzieję, że zmienią się radni w Radzie Miasta Szczecin, bo jak wiemy, ci, którzy byli w tej chwili, nic dobrego mieszkańcom nie zafundowali, a nawet wręcz przeciwnie. Startować z tego komitetu będą ludzie niezależni, ludzie, którzy nie będą szukać posad w miejskich spółkach, którzy nie będą szukali pracy dzięki temu, że są radnymi ani dla siebie, ani dla swoich najbliższych. Ludzie, którzy mają pieniądze, którzy mają już pozycję w życiu. Na liście nie zabraknie więc znanych i rozpoznawalnych twarzy. Wystartują związani ze Stronnictwem Demokratycznym Przemysław Krasaniecki i Grażyna Filek oraz były radny Platformy Obywatelskiej Robert Dymkowski. Pojawią się także takie osoby, jak znany z show Master szef Leszek Wodnicki, czy były prezes Stowarzyszenia Koliber Bogdan Rogenbach. Pojawiły się plotki, że jednym z liderów list będzie syn radnej Łukasz Jacyna. Nie, przecież już jasno powiedzieliśmy, że jedynką na północy będzie Robert Dymkowski. On będzie startował z tego komitetu, będzie występował przeciwko Piotrowi Krzystkowi, który też startuje prawdopodobnie z północy. No cóż, Robert Dymkowski jest waleczny, jest sportowcem. Panu prezydentowi niestety kondycji już brakuje, więc myślę, że Robert wygra. Nie, absolutnie na razie na ten temat nie rozmawiamy. Na razie mówimy tylko o pierwszych, drugich, ostatnich miejscach, czyli tych najbardziej atrakcyjnych, a czy syn wystartuje? Zobaczymy. Obserwatorzy szczecińskiej sceny politycznej zwracają uwagę na to, że lista radnej Małgorzaty Jacynawidz zaskakuje różnorodnością. Radna w przeszłości związana z Prawem i Sprawiedliwością przyjęła na listę inicjatywę obywatelską Monitor Szczecinam związaną kiedyś z ruchem Palikota, a drugie miejsce w okręgu piątym będzie mieć Burna Czałczyńska, aktywna feministka związana z Kongresem Kobiet. To jest lista zarówno prawicowa, jak i lewicowa. Na takiej liście znajdą się zarówno ci, którzy idą w marszu dla życia, jak i ci, którzy są na przykład zdeklarowanymi homoseksualistami. Szczecin jest dla wszystkich. Szczecin jest i dla tych, a ja jestem zawsze po środku, bo jestem centrowa ze swoich przekonań, natomiast moje przekonania są jakby nieistotne w zarządzaniu Szczecinem. W zarządzaniu Szczecinem istotne jest przede wszystkim mądre wydawanie pieniędzy i dobro mieszkańców, czyli tak, aby mieszkańcy czuli się potrzebni miastu, a nie byli gdzieś tam z boku. Kampania więc rusza na dobre. Kandydaci są coraz aktywniejsi w mediach. Jedyną partią, która nie wystawiła jeszcze swojego kandydata, jest Platforma Obywatelska. Teoretycznie ma czas do poniedziałku. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Nie ma paraliżujących korków, jest więcej miejsca na chodnikach. To dobre strony zmian na ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie, do których doszło kilka tygodni temu. Nie wszystko jest jednak kolorowe. Przedsiębiorcy biją na alarm, że znacząco spadł im utarg, a pieszych jak nie było w tych okolicach, tak nie ma ich nadal. Rewolucja na ulicy Jagiellońskiej ma swoje konsekwencje i mowa tu nie tylko o tym, że centrum miasta jest bardziej ucywilizowane. Daleko idące zmiany w organizacji od początku niepokoiły Radę Osiedla i okolicznych kupców i jak się okazuje dzisiaj, nie były to obawy bezzasadne. Ulica Jagiellońska to nie tylko rowerzyści, to nie tylko kierowcy samochodów, ale także przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy bardzo skarżą się na to, że wbrew pozorom dwa miejsca, w których na przykład można wyładować towar, to jest zdecydowanie za mało na tak długi odcinek od Wojska Polskiego do Placu Lotników. Poza tym mamy nowy przystanek autobusowy na Placu Lotników, który negatywnie został zaopiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ale mimo to powstał. Kiedy byliśmy na ulicy Jagiellońskiej, czyli o 10 rano, ruch na ulicy wyglądał płynnie i bezproblemowo, jednak jak zaznaczają okoliczni mieszkańcy, zdecydowanie trudniej jest tędy przejechać przy porannym szczycie, a także w okolicach godziny 15 czy 16, gdy mieszkańcy wracają z pracy. Problemem jest także brak przestrzegania nowych przepisów, czyli złe parkowanie oraz blokowanie
blokowanie ścieżek rowerowych przez kierowców samochodów. Jeżeli przejdziemy się nawet teraz ulicą Jagiellońską, to jest możliwość uzyskania obrazu, który będzie odzwierciedlał to, że kierowcy mimo wszystko, iż wymalowane linie są do parkowania skośnego, dalej wjeżdżają na chodnik i dalej blokują chodnik, a problem polega na tym, że zmiany zostały wprowadzone i żyją własnym życiem. Nikt nie kontroluje tego, jak te zmiany zostały wprowadzone i wyegzekwowane w odniesieniu na przykład do kierowców. Rada Osiedla zaznacza, że nie jest przeciwna zmianom, ale nie powinny one mieć miejsca tak szybko i bez konsultacji z mieszkańcami tych okolic. Również przedsiębiorcy mają żal, że nie wzięto ich pod uwagę przy planowaniu reorganizacji. Jak oceniają zmiany? Raczej niekorzystnie. Problemem jest rozładowanie towaru oraz fakt braku miejsc parkingowych w bezpośredniej okolicy niektórych sklepów. Samochód nie ma gdzie zaparkować. Wszędzie, gdzie stanie, to albo mandat, albo... Znaczy, no, na razie jeszcze mandatów nie ma, ale są ostrzeżenia, są zdjęcia robione w prasie, kierowcy się buntują, bo boją się stracić punkty. Nie zarabiają aż tyle, żeby płacić mandaty. Poza tym towar jest ciężki, więc te koperty, które są na jednym końcu ulicy i na drugim końcu, to jest niemożliwe, żeby na tych paletach przewieźć towar, ponieważ to się przewróci. Ruch pieszych nie jest specjalnie wzmożony, co przedkłada się na utarg. Procentowo, no tak gdzieś, na pewno gdzieś około 40% jest na pewno, albo i nawet 50% bym powiedziała, spadku. Wielkie zmiany na ulicy Jagiellońskiej zostały wprowadzone niecały miesiąc temu i polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego zamiast dwukierunkowego. Zreorganizowane zostały także miejsca parkingowe. Od końcówki sierpnia przez ulicę przejeżdża także autobus miejski o numerze 86. Szczecin otrzymał duże dofinansowanie na realizację 5. etapu programu poprawa jakości wody. W praktyce oznacza to, że do sieci kanalizacyjnej podłączone zostaną kolejne gospodarstwa domowe, a ogólny poziom skanalizowania w Szczecinie przekroczy 95%. Realizacja programu jest warta ponad 20 milionów złotych. Projekt jest kontynuacją idei modernizacji i rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szczecina. Jego zakres obejmuje m.in. budowę 5 km nowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. To już 5. etap projektu, którego głównym założeniem jest w tej chwili poprawa skanalizowania lewobrzeża i prawobrzeża Szczecina. Jak mówił podczas konferencji prasowej Jacek Chrzanowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, to kolejna odsłona współpracy ze ZWiK-iem. To jest 29. umowa o dofinansowanie, którą podpisujemy tutaj w Wojewódzkim Funduszu w ramach środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aktualnie fundusz wdraża 21 projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. 6 projektów są to projekty polegające na ochronie brzegów morskich i 2 projekty dotyczące rekultywacji składowisk. Dzięki pieniądzom z funduszu w znaczącym stopniu poprawiła się jakość wody pitnej w Szczecinie, a także więcej gospodarstw domowych została podłączona do sieci kanalizacyjnej. Etap 5 ma kosztować 20 milionów złotych. Połowa to dofinansowanie unijne. Po zrealizowaniu etapu 5, czyli po zrealizowaniu tych inwestycji, które w dniu dzisiejszym będą podpisane w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem, Szczecin osiągnie poziom skanalizowania, jeżeli chodzi o część lewobrzeżną, 99%, a prawobrzeżna część miast aglomeracji szczecińskiej 96%, co nas klasyfikuje jako liderów w kraju, jeżeli chodzi o poziom skanalizowania. Poziom skanalizowania w województwie zachodniopomorskim oceniany jest bardzo wysoko. Problemy miały jednak małe gminy oraz dzielnice Szczecina, których rozwój widoczny jest szczególnie w ostatnich latach. Mowa na przykład o Warszawie czy części Gumieniec. Dzięki inwestycji problem ten w najbliższych miesiącach zniknie. Podłączymy część mieszkańców Warszawa, którzy jeszcze do tej pory niestety nie są podłączeni do kanalizacji, część mieszkańców Wielgowa i Sławociesza. Te pieniążki unijne, które pozyskamy dzięki tej umowie, umożliwią nam również podłączenie gminy Stare Czarnowo do naszej sieci wodociągowej i dzięki czemu przez 40 lat, bo mamy taką umowę podpisaną z gminą Stare Czarnowo, będziemy tam świadczyć usługi w zakresie dostawy wody. Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zapewnił przy okazji, że nowe inwestycje w poprawę jakości wody na terenie miasta w najbliższym czasie nie będą wiązać się z podwyżkami cen. Pozostajemy w temacie wody. Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo, czy woda z kranu nadaje się do picia? Ta w Szczecinie tak i jak zapewniają władze z WIK-u, jest lepsza od tej, którą kupujemy w supermarketach. Szczegóły w materiale filmowym.
Słowo kranówka nigdy nie kojarzyło się specjalnie dobrze, bo przed laty woda z kranu była jakości tak złej, że nadawała się do picia tylko po przegotowaniu, a niektórzy do dziś czują w ustach jej rdzawy smak. Jak jest teraz, Zakład Wodociągów i Kanalizacji chwali się, że po ostatnich miejskich inwestycjach parametry wody w Szczecinie są tak dobre, że można ją pić prosto z kranu. W naszym laboratorium wewnątrzzakładowym, jak również w ubiegłym roku laboratorium ZUT-u szczecińskiego, dokonało analizy naszej wody, tak zwanej kranówki, porównując ją z kilkoma wodami butelkowanymi. Okazało się, że jakość naszej wody nie tylko nie odbiega od jakości tych wód, które kupujemy w butelkach, ale nawet ją przewyższa. I w tej chwili porównujemy się do średnio zmineralizowanych wód butelkowanych. Czyli zamiast wydawać pieniądze na wodę w sklepie, możemy nalewać ją do butelek w domu. Zwidź zachęca, bo to ekologiczne i co najważniejsze, ekonomiczne. 1 m3 wody kosztuje nieco ponad 10 zł. Rozlalibyśmy z tego ponad 600 1,5-litrowych butelek. Jedna taka w sklepie kosztuje ponad złotówkę, a czasami jeszcze więcej. Już wkrótce na ulicach Szczecina pojawią się poidełka, z których będziemy mogli się napić wody prosto z kranu. W najbliższym czasie w Szczecinie będziemy montować 4 poidełka, ogólnodostępne takie zdroje, gdzie będzie można napić się wody wprost z kranu, bezpiecznie, higienicznie. Urządzenia te będą montowane m.in. na Arkonce, na plaży w Dąbiu oraz nad Jeziorem Głębokim. Picie wody z kranu popiera inicjatywa obywatelska Monitor Szczecina, która uważa, że przykład powinni dać urzędnicy, rezygnując z drogich baniaków zamawianych od firm zewnętrznych. Skoro woda z kranu jest dobra, to po co marnować pieniądze? Jako inicjatywa obywatelska Monitor Szczecina przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Pijem wodę z kranu. Uznaliśmy, że w Szczecinie woda jest taka sama jak w wodach butelkowych, też jest akcja ekologiczna, ponieważ chcielibyśmy namawiać Szczecinian nie tylko, a zwłaszcza urzędników miejskich, aby nie pili to wody w plastikowych butelkach, ponieważ ta woda w butelce ma takie same parametry jak woda z kranu i apelowaliśmy do instytucji publicznych, zwłaszcza do Urzędu Miejskiego, aby zastąpić po prostu te baniaki z wodą, po prostu dozownikami, które będą podłączone do wody sieciowej. Ostatnie lata przyniosły znaczną zmianę w jakości wody w Szczecinie i jest to realnie odczuwalne w smaku tego, co leci z kranu. Musimy więc pokonać nasze uprzedzenia, bo woda sprzed 20 lat, a woda teraz, to nie ta sama woda. Rok szkolny już się rozpoczął, policja zainaugurowała więc akcję Bezpieczna droga do szkoły. Jej cel jest oczywisty, dzieci muszą być bezpieczne w drodze ze szkoły, a także do szkoły. Pierwszy szkolny dzwonek już zadzwonił, tłumy młodych ludzi co ranek gnają więc do szkół. Bezpieczeństwo to istotna sprawa i mowa tu o samym terenie placówek, ale także miejsc dookoła nich. Ważne jest dobre oznakowanie przejść dla pieszych, jednak żadne znaki drogowe nie zastąpią zdrowego rozsądku, a tego niektórym kierowcom brakuje najbardziej. Ruszyła kolejna edycja programu prewencyjnego policji Bezpieczna droga do szkoły, którego celem jest edukowanie pieszych i kierowców. My jako policjanci sprawdzaliśmy, inżynierowie policyjni sprawdzali miejsca, okolice szkół, sprawdzali oznakowanie zarówno poziome pionowe, jak i też infrastrukturę, jaka znajduje się przy tej szkole. Może coś trzeba poprawić, może coś trzeba naprawić. Na to żeśmy zwracali uwagę. Jeżeli widzieliśmy jakieś uchybienia, ewentualnie też możliwość poprawienia tej struktury, tej infrastruktury w okolicy szkoły, to prosiliśmy zarządcę drogi, bądź też osobę odpowiedzialną, tak, raczej może instytucję odpowiedzialną za ten fragment drogi, żeby coś tam można było poprawić, na ile jest tam możliwość, a też ewentualnie sami wprowadzaliśmy. Dzieci i młodzież, ale nie tylko, powinni także pamiętać o nowych przepisach, które nakazują noszenie odblasków. To istotny element, który w znacznym stopniu może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Odblask powinien być umieszczony w widocznym miejscu na kurtce, plecaku lub nogawce spodni. Od 1 września jest obowiązek noszenia odblasków przez każdą osobę, która porusza się poza terenem zabudowanym. Każdy, kto wyjdzie poza teren zabudowany, oczywiście w okresie od zmierzchu do świtu, czyli w tym okresie nocnym, powinien mieć ze sobą, na sobie odblaski. My też będziemy na to zwracać uwagę. Oczywiście nie od razu musimy tutaj mówić o sankcjach karnych, jakie grożą. Oczywiście jest za to przewidziana sankcja karna od 20 do 500 zł. Natomiast to nie o to chodzi. Myślę, że my powinniśmy działać w tym kierunku wszyscy, nie tylko sami policjanci, tym, że pan policjant przyjedzie, ukaże i to trzeba robić, bo są takie nakazy. Natomiast powinniśmy zrobić sobie modę na te odblaski. Aczkolwiek tą modę już pomału widać. Policja ostrzega, poruszanie się bez odblasków poza terenem zabudowanym po zmroku może skończyć się mandatem. Nie o to tu jednak chodzi. Najważniejszy jest fakt uświadomienia niektórym, jak istotne są proste rzeczy, które w znaczącym stopniu mogą zapobiec wielu tragediom.
Zakończyła się trzecia edycja turnieju dzikich drużyn, czyli rozgrywek piłkarskich pod patronatem Leszka Dobrzyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości oraz Forum Młodych tej partii. A przy okazji wydarzenia poseł zwrócił uwagę na to, jak ważna jest aktywizacja sportowa młodych ludzi. Turniej dzikich drużyn, którego finał miał miejsce kilka dni temu, to inicjatywa, która powstała z nudy. Tak przynajmniej twierdzi poseł Leszek Dobrzyński, który uważa, że tego typu inicjatywy półprofesjonalne, półamatorskie są w Szczecinie bardzo potrzebne. Czasami są to, no tak w cudzysłowie, prawie profesjonalne, bo widać, że chłopcy gdzieś tam kopią, uprawiają ten sport, tak? Czyli rzeczywiście są i zgrani, i te drużyny są takie równe, gdzieś tam nazwijmy to warunkami fizycznymi. Ale też, i co mnie bardzo cieszy, trafiają się właśnie takie drużyny podwórkowe, gdzieś trzepakowe, które widać, że i ten skład jest różny w różnym wieku. Widać, że to są koledzy gdzieś tam z jednej ulicy, z jednego podwórka. Najpierw odbywały się eliminacje dzielnicowe, a potem wielki finał na Orliku przy ulicy Kołłątajam, gdzie naprzeciwko siebie stanęły drużyny z różnych okolic Szczecina. Rywalizacja była zacięta, a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a także puchar. Czy to krok w stronę gry bardziej profesjonalnej? Niekoniecznie. Najważniejsza była dobra zabawa w duchu fair play. Staramy się tutaj w tym turnieju, żeby wszystko było tak jak na prawdziwych zawodach, czyli staramy się także zaszczepić pewne normy, pewne zwyczaje sportowe, tak, żeby oni się przywitali, żeby się pożegnali, tak, żeby mimo tej rywalizacji sportowej ten duch sportowy jakoś tutaj także panował. Na ile się udaje, nie wiem, ale myślę, że to już jest trzecia edycja turnieju. I no, mnie tylko cieszy, że on pomalutku się rozwija. Organizatorami trzeciej odsłony szczecińskiego turnieju dzikich drużyn jest Prawo i Sprawiedliwość oraz Forum Młodych PiS, które było odpowiedzialne za logistykę całego wydarzenia. Cel jest prosty, by jak najwięcej młodych ludzi uprawiało sport. Celem tego turnieju jest popularyzacja sportu wśród młodzieży, dyscypliny piłki nożnej, właśnie promocja tego sportu, a także zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, nie siedzenia przed komputerem czy oglądania telewizji, a jednak aktywnego wypoczynku, aktywnej aktywności na polu sportowym. W meczu finałowym zwyciężyła drużyna szkoły podstawowej numer 11, która pokonała Samson Zdroje 4-2. Trzecie miejsce zdobyli arkońscy wariaci. Małe rondo na ulicy Rajskiego nie jest już tylko rysunkiem na ulicy, a trwałym elementem infrastruktury. Jego powstanie to próba uporządkowania ruchu w tym miejscu. Najpierw zostało narysowane farbą na ulicy, ale to było za mało. Na początku tygodnia pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wydzielili okrągłą wysepkę, wokół której poruszać się będą kierowcy na odcinku ulicy Rajskiego i Mazurskiej w kierunku placu Grunwaldzkiego. Ruch okrężny na skrzyżowaniu ulic Mazurskiej i Rajskiego obowiązuje od ubiegłego tygodnia. Rondo jednak było jedynie namalowane na asfalcie. W efekcie większość kierowców przejeżdżała przez krzyżówkę jak dawniej. Znajdujący się na ulicy Mazurskiej przepuszczali poruszających się po ulicy Rajskiego. Rondo ma ułatwić właśnie włączenie się do ruchu pojazdom wyjeżdżającym z Mazurskiej. Wielu kierowców jednak narzeka, że nowa organizacja skomplikowała poruszanie się po ulicy i że może powodować zakorkowanie się ścisłego centrum miasta, szczególnie w godzinach szczytu. I na koniec jeszcze krótka informacja ze świata sportu. W niedzielę ulicami Szczecina przebiegł rekordowy 35. szczeciński półmaraton Gryfa. Inicjatywa okazała się wielkim sukcesem, ale pojawił się także pewien problem. Jaki? Odpowiedź w materiale filmowym. Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, półmaraton to bieg uliczny, który ma połowę dystansu biegu maratońskiego, czyli niespełna 22 km. Według wskazań biegaczy i pomiarów prowadzonych przez osoby obserwujące niedzielne wydarzenie, wskaźniki mogą być niższe o nawet pół kilometra. Co jeżeli okaże się, że trasa, która w tym roku była zupełnie nowa, została wyznaczona bez odpowiedniej dbałości o szczegóły? Konsekwencje mogą być poważne. Jeżeli doszło do ewentualnej pomyłki przy akceptacji wytyczonej trasy, wszelkie rekordy półmaratonu pobite przez zawodników mogą zostać unieważnione. Jeszcze w tym tygodniu sprawą ma zająć się Polski Związek Lekkiej Atletyki. Jacek Kozłowski, dyrektor wydarzenia, w komentarzu udzielonym Radiu Szczecin stwierdził, że sprawa zostanie wyjaśniona. 35. szczeciński półmaraton Gryfa odbył się w niedzielę. Na starcie zameldowała się rekordowa liczba ponad 2000 biegaczy. Miejmy nadzieję, że nasz półmaraton pozostanie półmaratonem. My tymczasem dotarliśmy do mety tego wydania serwisu informacyjnego, a na kolejne zapraszam Państwa jak zawsze o stałej porze, czyli kwadrans po pełnej godzinie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.